Moi drodzy, niestety jest tak, że jak zawsze jest mnóstwo materiału i bardzo mało czasu. W związku z tym nie pozostaje nam nic innego, jak zacząć. Więc próbujemy zaczynać coś. Dziękuję wam, że żeście dotarli i macie chęć słuchać o tych strasznych rzeczach z Łukasza. Dobra. Mam nadzieję, że uda mi się zrealizować podstawowy cel. Dokończyć ten cały blok, który stanowi główny akcent. Jeden z dwóch głównych akcentów całej księgi. Dobrze. Zaczynamy. Możemy, tak? Jesteś już tam, wystartowałeś. No dobrze. Okej, okay, to jakby ktoś nie pamiętał, to nazywam się Marek Kaszmarczyk. Jakbyście mieli jakieś pytania, koniecznie, tak, nic się nie zmieniło, to po prostu zadawajcie pytania, aczkolwiek dzisiaj będę jak zwykle pędził, więc wybaczcie na duże dyskusje, po prostu sobie dzisiaj nie jestem w stanie po prostu pozwolić. Odzysyłam was ewentualnie do dyskusji w przerwach, bądź w ogóle po całym tym spotkaniu, bądź gdzieś tutaj będą jakieś moje namiary. To po. Jak zwykle. A może jakaś bateria albo coś? Kuku? O, dobrze. Idźcie, sabotaż. Sabotaż. Czyli co? No, bracie. Moc nie była ze mną. Kurczę. Dobrze. Okej, okay, teraz już jest ze mną. Dobrze, działa. W związku z tym, czwarty wykład, przedostatni i oczywiście wielki niedosyt z mojej strony, bo nie ma żadnej szansy, żeby całego Łukasza przejść tak, jakby mi się marzyło, ale zadowolimy się tym, co nam się uda. Gdyby ktoś był jakoś sprowokowany strasznie do jakichś pytań, do wątpliwości, do zażaleń, to tu jest e-mail do mnie, więc możecie mnie atakować w taki czy inny sposób. Dobrze, co jest za nami? Za nami jest to. Przeszliśmy z Ewangelii Łukasza już bardzo dużą część. Dobrnęliśmy do bloku, który stanowi drugi z dwóch głównych akcentów całej księgi. Cała księga, jak mówiłem, skupia się na wezwaniu do uczniostwa, pouczeniu o tym, czym uczniostwo jest, do przedstawienia sfery, w jakim się uczniostwo porusza. I o ile pierwszy akcent skupiał się bardzo wąsko na pouczeniu dla uczniów, apostołów i właściwie cała reszta ludności tam w tym momencie była zupełnie potraktowana jakby narzędziowo do celów tych właśnie lekcji dla uczniów, o tyle ta sekcja, ta najbardziej akcentowana ze wszystkich, zaczyna zaskakiwać nas troszeczkę tym, że Jezus nagle zwraca się ponownie do aktualnych literów i usiłuje ich odzyskać. A w tym wezwaniu głównym, które się tutaj pojawi, również do uczniostwa takiego radykalnego, zwraca się do tłumów, którzy go znowu otaczają. Czyli to wezwanie, które pierwotnie było skierowane do tego wąskiego grona uczniów i apostołów, teraz jest skierowane szeroko, ale przede wszystkim trzeba powiedzieć jednak głównymi odbiorcami, tak zostało to jakby przygotowane przez Łukasza, są aktualni liderzy, którzy są w ramach tej sekcji bądź krytykowani, bądź korygowani, ale za każdym razem zapraszani, wzywani do zmiany swojego punktu widzenia w odniesieniu do Jezusa. Na ostatnim naszym spotkaniu pokazałem, że cała ta sekcja G1 ma budowę koncentryczną i właściwie po omówieniu porządku tematycznego całości tych siedmiu warstw skupiliśmy się tylko i wyłącznie na warstwie pierwszej, którą określiłem jako wąska brama, bo to jest termin, który się pojawił tutaj we fragmencie 13:22-30. Jezus tam wzywa właśnie tych, którzy mu tam zadają pytanie, czy tylko niewielu będzie zbawionych. Tak? A Jezus mówi, starajcie się usilnie, za wszelką cenę, wejść przez wąską bramę, tak?
pojawia się tam takie bardzo znane słowo, właśnie usilnie, przynajmniej w tym zabawieniu greckim z dziedziny sportu, aby za wszelką cenę starać się wejść w ten sposób, a nie inaczej. No i ta wąska brama właśnie zostaje potem rozwinięta i właściwie skomentowaliśmy to, że Jezus mówi o niczym innym jak tym, że ci, którzy są dookoła Niego, w sporej części liderzy, nie rozpoznają w Nim Chrystusa jako tej jedynej bramy, na którą muszą złożyć swoje zaufanie. Jeżeli tego nie zrobią, to Królestwo Boże jest dla nich nieosiągalne. Dlatego tam u góry Jezus się przedstawił jako gospodarz, który właśnie wpuszcza do środka, bądź nie wpuszcza. I ci, którzy zadali pytanie właśnie, czy tylko niektórzy będą zbawieni, nagle zostają skonfrontowani nie tyle po prostu z pytaniem takim teoretycznym, co tam będzie z innymi, ale mówią, zastanówcie się, czy wy wejdziecie, czy też zostaniecie na zewnątrz. Ponieważ rzeczywiście będzie tak, że różni ludzie z różnych stron świata wejdą i będą tam właśnie prorocy i wasi ojcowie, ale może się okazać, że wy nie wejdziecie, będziecie na zewnątrz. W związku z tym zwróćcie uwagę na to, w jakim miejscu wy się znajdujecie. I ten motyw właśnie budowania na wierze, na zaufaniu w kwestii pokoju z Bogiem, w kwestii usprawiedliwienia, w kwestii osiągnięcia Królestwa, został rozwinięty w tej części na dole, w partii materiału od 18.9 do 19.28. Tam Jezus na różne sposoby pokazywał właśnie, że nie wybór się liczy nawet w jego, na przykład w stosunku do jego uczniów, ale to, że oni mają mieć postawę właśnie zaufania jak dziecko, aby sięgnąć po Królestwo Boże, że to nie pycha faryzeusza prowadzi go do usprawiedliwienia, ale zdanie się na Boga w tej kwestii, tak jak to zaprezentował w podobieństwie o celniku, nie duma z wypełniania przykazań i życia etycznego, jaki miał po prostu dostojnik, przyprowadziła go do Królestwa, ale przyprowadziła do Królestwa przełożonego celników, wiara, proste zdanie się na Jezusa jako na Pana, jako tego, który rzeczywiście wprowadza do Królestwa. To był cały szereg po prostu różnych przykładów, ale ten przykład był, te ilustracje wskazujące właśnie na wiarę, nie na inny jakikolwiek czynnik, który miałby zagwarantować człowiekowi, nawet tym liderom aktualnym, czy tym nowym, udział w Królestwie. To wszystko zostało jakby dodatkowo wzmocnione przez pokazanie Jezusa jako autorytetu władcy, który rozliczy, który ma władzę wpuścić bądź nie wpuścić, który rozsądza między swoimi, nie tyle rozsądza, tylko po prostu ocenia swoich sługi na końcu. To jest tutaj ostatnie podobieństwo w tym bloku. Tuż przed wejściem do Jerozolimy Jezus mówi właśnie podobieństwo o królu, o kimś, kto miał objąć swoje królowanie, wyjeżdża, zostawia swoje sługi, potem przyjeżdża i je rozlicza. I ma oczywiście w tym swoim, pośród tego ludu, również takich, którzy po prostu go nienawidzą, nie chcą go żeby jako władcy nad sobą. I jest pokazany właśnie jako ten, który powraca i dokonuje rozliczenia pomiędzy sługami, ale też srogiego sądu na swoich przeciwnikach. Czyli mamy dwie rzeczy. Chrystus jako ten, który jest tym, na kim trzeba oprzeć swoje zaufanie, aby wejść do Królestwa, i Chrystus jako władca panujący, który ma w sobie autorytet i sądzi. Sądzi swoich bliskich i sądzi tych, którzy są mu dalecy, w sensie jakby nie chcą go, są wobec niego nastawieni bardzo niechętnie, negatywnie. Dobrze, tutaj po prostu slajd taki, który po prostu pokazywał wam, że te elementy, które zostały tutaj skrytykowane przez Jezusa, jako te, które nie gwarantują wejścia do Królestwa, jako te, które są jakbyś erzacem wobec zasady wiary, zasady zaufania, zostają wykluczone i te wszystkie wykluczenia i postawienie właśnie na Chrystusa, moim zdaniem to są takie elementy, które mają kluczowe znaczenie dla tego, aby we właściwy sposób zrozumieć to, co jest w centrum naszego całego bloku, tego dużego, tej sekcji, a mianowicie wezwania do uczniostwa. Chciałbym, żebyśmy teraz zrobili coś takiego, że przeczytamy sobie ten centralny tekst, tylko po to, żeby on jakby przypomniał się w naszych głowach, a potem będę przechodził przez kilka wybranych warstw, bo wszystkich nie przejdziemy,
Ale chciałbym, żebyście zobaczyli, jak te warstwy, jak te motywy, które tam się pojawiają, te tematy, które tam Łukasz podejmuje, jak one się potem odbiją w tym centralnym wezwaniu i jak wypełnią treściami te krótkie takie pewne hasła, które tam są no, bardzo zwięźle jakby przedstawione przez Jezusa, jednak one właśnie nabiorą sensu wtedy, kiedy zobaczymy, jaki porządek tych wszystkich tematów został tutaj jakby przepracowany i podjęty przez Jezusa w celu sięgnięcia właśnie po tych aktualnych liderów przy okazji dokształcenia swoich aktualnych uczniów. Tak się tutaj toczą te wszystkie dyskusje. W związku z tym to jest poukładane już, tak jak ja to rzeczywiście widzę, ale tym się na razie układaniem nie przejmujemy. Ja wam to po prostu przeczytam na głos, po to, żeby to wybrzmiało. Ktoś chce sobie może przeczytać w swoich materiałach, jak tam wam pasuje. W każdym razie chciałbym, żebyśmy mieli pierwszy przynajmniej przebieg tego tekstu już za sobą. A szły z nim liczne tłumy i odwróciwszy się... To nie jest to za chwileczkę, to jest... Aha, chcecie może stąd czytać, dobra. W porządku. A szły z nim liczne tłumy i obróciwszy się, rzekł do nich: jeśli kto przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści ojca swego i matki, i żony, i dzieci, i braci, i sióstr, a nawet i życia swego, nie może być uczniem moim. Kto nie dźwiga krzyża swojego, a idzie za mną, nie może być uczniem moim. Któż bowiem z was, chcąc zbudować wieżę, nie usiądzie najpierw i nie obliczy kosztów, czy ma na wykończenie, aby gdy już położy fundament, a nie może dokończyć, wszyscy, którzy by to widzieli, nie zaczęli naśmiewać się z niego, mówiąc: ten człowiek zaczął budować, a nie mógł dokończyć. Albo który król, wyruszając na wojnę z drugim królem, nie siądzie najpierw i nie naradzi się, czy będzie w stanie w 10 tysięcy zmierzyć się z tym, który z 20 tysiącami wyrusza przeciwko niemu. Jeśli zaś nie, to gdy tamten jeszcze jest daleko, wysyła poselstwo i zapytuje o warunki pokoju. Tak więc, każdy z was, który nie wyrzeknie się wszystkiego, co ma, nie może być uczniem moim. Dobrą rzeczą jest sól. Jeśli jednak sól zwietrzeje, czym ją przyprawić? Nie nadaje się ani do ziemi, ani do nawozu, lecz precz ją wyrzucają. Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Dobrze. Tekst mamy przypomniany. Wiecie mniej więcej, do czego te wszystkie elementy, które będziemy dzisiaj omawiać, mają się zbiec ostatecznie. To plan jest w sumie taki. Nie będę przechodził przez każdą warstwę, bo po prostu nie mamy na to czasu. Wybiorę, ostatnio mówiliśmy o warstwie pierwszej, dzisiaj wejdziemy w warstwę drugą, bo myślę, że ona ma pewien również ważny element, taki fundamentalny, jeśli chodzi o przekaz, jaki chce Jezus skierować do swoich odbiorców. A potem skoncentrujemy się na trzech warstwach, tych już w samym centrum tego tekstu. No i na koniec po prostu, jeżeli zdążę, to krótkie podsumowanie tej sekcji centralnej i to jest cały plan na dzisiaj. Czyli generalnie poruszamy się po materiale, który stanowi jakby no, kwintesencję wezwania całej tej Ewangelii, tak? Dobrze, to lecimy. Warstwę drugą określiłem: sąd nad Jerozolimą, pokolenie i uczniowie, a czas sądu. Taki jest ten materiał. Króciutko przeczytam, żebyśmy sobie przypomnieli. W tym czasie przybyli niektórzy faryzeusze, mówiąc do niego: wyjdź stąd i oddal się, gdyż Herod chce cię zabić. I rzekł do niego: idźcie i powiedzcie temu lisowi: oto wypędzam demony i dokonuję uzdrowień dziś i jutro, a trzeciego dnia skończę. Tymczasem muszę dziś i jutro i pojutrze odbyć drogę, bo jest nie do pomyślenia, by prorok ginął poza Jerozolimą. Jeruzalem, Jeruzalem, które zabijasz proroków i kamienujesz tych, którzy do ciebie byli posłani. Ileż to razy chciałem zgromadzić dzieci twoje, jak kokosz zgromadza pisklęta swoje pod skrzydła, a nie chcieliście. Oto pozostawiony jest dom wasz opustoszały.
Powiadam wam, nie ujrzycie mnie, aż nastanie czas, kiedy powiecie błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pańskim. Jest to bardzo króciutki tekst. O, znowu gdzieś tam poleciałem, dobra. Jest to bardzo króciutki tekst, który, no, znowu, jak wam mówiłem, ktoś wrzuca pewne hasło. Wydaje się nawet tutaj bardzo takie pozytywne wobec Jezusa, bo jakby mająca go przestrzec przez czymś. A Jezus przekierowuje tą rozmowę i środek ciężkości na coś zupełnie innego, tak? Czyli bój się Heroda, uciekaj, a Jezus mówi, w kwestii tego zabicia to jest zupełnie inny plan, tak? I się tak poukłada, że zupełnie ktoś inny i gdzie indziej się postara po to. O to właśnie. Tak? Czyli z jednej strony niby traktuje poważnie to jakby te słowa, ale tak naprawdę wiemy z Ewangelii Łukasza, że Jezus nigdzie nie wchodził w tematy polityczne do tej pory. Z Herodem żadnego bezpośredniego ścięcia nie miał. Tekst, który wcześniej odnosi się do Heroda, mówi tylko tyle, że dostaje wiadomości o tym, że właśnie Chrystus działa i jest jego taki wniosek, że tam ktoś powiedział, że po prostu Jan zmartwychwstał, a on mówi, że po prostu Jana to ja zabiłem, a kim jest ten, to ja nie wiem, ale chciał się go z nim spotkać. I tylko tyle wiemy, w związku z tym nie jest pokazany Herod jako w takim po prostu, że już poluje na Jezusa. Tak? To jest informacja troszeczkę tak nie bardzo wiadomo skąd, ale z drugiej strony wiemy skąd, tak? Ponieważ Łukasz pokazuje Jezusa bardzo blisko misji Jana, tak? Że w pewnym sensie mają podobne ścieżki. I jak wiemy w Ewangelii Łukasza, Jezus stanie przed Herodem, co nie w każdej innym Ewangelii jest zaznaczone. Tak? W związku z tym to, co odpowiada Jezus tym na pierwsze tą uwagę, jest dość istotne, ponieważ podobnie właśnie jak odpowiedział Janowi Chrzcicielowi, kiedy był w więzieniu, odwołuje się do tekstu z proroków, odwołuje się do tekstu z Izajasza. Odnośnie tego znowu przywołuje, co robi. Wypędzam demony, dokonuję uzdrowień, dziś i jutro. Tak? I to jest przywołanie tekstu z Izajasza, między innymi takiego, w którym jest właśnie powiedziane, że przychodzi właśnie Pan i działa. A tutaj na samym dole, no po tym zdarzeniu, które się tutaj po prostu zostaje jakby w sposób taki niezbyt wprost określone, co się z Jezusem będzie działo, Jezus powraca do tego motywu w pewnym sensie przyjścia Pana do swojego ludu, ale gdzieś w przyszłości i w kontekście jakby takim, kiedy ten lud będzie go oczekiwał. Tak? Czyli Jezus teraz przychodzi do nich w chwili, kiedy oni go ani niespecjalnie oczekują, ani nie, liderzy niespecjalnie mają ochotę go przyjąć, wręcz przeciwnie. Mimo wszystko im wskazuje, że jednak jest tym kimś, kto był oczekiwany i to, co robi, wskazuje na niego. Pokazuje, że właśnie jako prorok nie może zginąć gdzie indziej. No można powiedzieć, czy wszyscy prorocy zginęli w Jerozolimie? No nie. No nie. Natomiast z chwilą, kiedy Jezus przedstawia siebie jako ten jeden, jedyny, tak, to on nie może zginąć gdzie indziej. W jego przypadku nie jest wszystko jedno, gdzie by zginął. Tak? W jego przypadku odrzucenie, jeżeli ma dojść, to musi do niego dojść w centrum. Tak? W centrum życia duchowego. W Jerozolimie właśnie. Tak? Więc z tego powodu mówi, że jest nie do pomyślenia, aby prorok ginął poza Jerozolimą. W tym sensie mówi o sobie jako tym szczególnym proroku, który jest jakby no, nie w tym samym porządku proroków, który jakby do tej pory Izrael z nim miał do czynienia. Tak? I teraz to, że jest innym prorokiem, zaczyna uwidaczniać w tym, co mówi w centrum tego swojego tekstu. Otóż zaczyna od tego, jak Izrael, jak Jerozolima traktowała tych, których Bóg do nich posyłał. I mówi, że generalnie napotykało działanie Boga, napotykało na opór, na sprzeciw, na zabijanie rzeczywiście jego posłańców. No i tu mamy jasność, że rzeczywiście takie rzeczy się działy.
Natomiast 34b zmienia nagle perspektywę, ponieważ pokazuje, kto jest tym działającym. Kto jest tym posyłającym. Kto jest tym, kto usiłował zatroszczyć się o swój lud. Tak? Ileż to razy chciałem zgromadzić dzieci twoje. Tak? I nagle znowu robi to Jezus, co robił w poprzednich fragmentach. Chcąc osiągnąć tych, których ma zaraz przy sobie, kolejny raz przywołuje ich do tego, aby przemyśleli, kim on jest. Ponieważ ci liderzy mają największy problem właśnie z tym. Możemy cię słuchać, możesz do nas przychodzić na obiady i możemy sobie raz z nim gadać, ale nie interesujesz nas jako Chrystus. Tak? I Jezus daje kolejny tekst, kiedy pokazuje, że możecie mówić teraz mi o Herodzie, ale przede wszystkim zwróćcie uwagę, z kim teraz jesteście i jaka w związku z tym powinna być wasza reakcja. Tak? Tekst zapowiada sąd. Ostatnia cząstka, 35. Oto pozostawiany jest wam dom wasz. Niektóre manuskrypty dodają jeszcze taki opustoszały. Stawia nas w pewnym takim jakby delikatnym rozdwojeniu, tak? Ponieważ z jednej strony wiemy, że motyw sądu za chwileczkę będzie po drugiej stronie tego całego materiału i rzeczywiście Jezus im bliżej jest Jerozolimy, tym wyraźniej mówi o tym, że sąd na Jerozolimę i jego lud spadnie. Całkiem konkretny, blisko, historyczny, mocny. Z drugiej strony jednak też widzimy, że sam Jezus przedstawia się, że po prostu odchodzi, tak? Odchodzi i lud zostanie jakby bez kogoś, kogo mógł mieć teraz blisko i teraz zostanie mu oczekiwać znowu na to, że powróci do nich, tak? Czyli mówię teraz o 35b, że po prostu nie ujrzycie mnie, aż nastanie czas, kiedy powiecie błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pańskim, tak? W związku z tym ten 35a może być takim elementem powiązanym. Z jednej strony ja odchodzę, wasz pasterz odchodzi, wasz Chrystus odchodzi, nawiasem mówiąc, za waszym działaniem, tak? Ale z drugiej strony też w związku z tym całym kontekstem przychodzi do was sąd i Jezus to komunikuje, tak? Narażacie się na sąd, który przyjdzie. Proszę? Co myśli mówiąc do wasz? Tak, no to jest ciekawe. To jest ciekawe, co nie? Bo no, mamy podstawowe dwa określenia. Można mówić o tej ziemi, tym mieście, kluczowym jako symbolu, po prostu to jest wasza ziemia, wasz dom, tak? Ale może też być nawiązanie do świątyni, właśnie. Tak? Więc to jest ten element po prostu, który... No, ale Łukasz wielokrotnie pojawia się jako wyrafinowany tutaj taki autor. No i Jezus, przypuszczam, że też posługując się tą mądrościową techniką, czasami komponuje tak swoje wypowiedzi, że one, będąc w pewnym sensie niejednoznaczne, obejmują swoimi zakresami różne rzeczy faktycznie, które wchodzą w grę rzeczywiście, tak? Więc to jest jazda już na wyższym poziomie. Chciałbym wam zwrócić uwagę, że to jest tekst, ten cytat, to jest z psalmu 118. Gdybyście go przeczytali, to zobaczylibyście, że tam jest całe multum motywów, które do tej pory tutaj w tej warstwie pierwszej zwłaszcza i tej drugiej pojawiają się. Tam jest kwestia właśnie złożenia zaufania w Bogu, a nie w człowieku. Tam jest kwestia tego, że ten, kto zaufał, został wyratowany i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Czyli to, co było stanowiło pierwszą warstwę, tak? Wezwanie do wiary, nie do stawiania na siebie, na jakieś swoje umiejętności i cnoty i tak dalej, to tutaj zostaje jakby przywołane znowu w ten sposób, tak? Tutaj Chrystus jest tym, który uzdrawia, tak? A tutaj przywołuje tekst, który właśnie wskazuje na Boga jako uzdrowiciela, jako tego, który ratuje i wiele tam jeszcze dodatkowych elementów się pojawia. Nie możemy po prostu tego wszystkiego po prostu oczywiście przedyskutować. No nie ma... Mogę, przepraszam, bo jest w 19 rozdziale jeszcze raz powołanie się na ten sam fragment. To 38. Wołali błogosławiony, który przychodzi w imię Pana. Nie twierdzę, że nie, wiesz, przeciwnie, wiem, że tak. Niemniej po prostu to nam tutaj jakby niespecjalnie pomoże, tak?
to nam nie specjalnie pomoże. Dobra. Dobra, to co jeszcze mogę... Więc problem polega na tym, że mając tych określonych aktualnych liderów wokół siebie, Jezus kolejny raz mówi i pokazuje też nam, jako czytelnikom, tak, że określone postawy negatywne liderów prowadzą do określonego stanu ludu i kiedy ten stan jest taki, że po prostu urywa się komunikacja pomiędzy Bogiem i człowiekiem, kiedy ten lud nie jest w stanie już rozpoznać rzeczy najoczywiście korzystnych dla niego i pozytywnych komunikatów od Boga, przychodzi czas na sąd, tak? I to jest coś, co jest po prostu, taki jest po prostu jakby ten nieszczęsny porządek, tak? Jezus zapowiada ten sąd i wiemy, że On go będzie teraz sukcesywnie zapowiadał co jakiś czas. I wiemy, że ten sąd się spełni. Dobrze. Gdybyście chcieli poczytać sobie teksty, które, jak sądzę, są tutaj bardzo mocno przywoływane, to ja ich nie przeczytam, bo tego jest za dużo, ale na pewno to jest Izajasza 29, 18-21. Podobny mamy Izajasz 35, 3-6. Z tym fragmentem opustoszałym to jest najprawdopodobniej nawiązanie do Jeremiasza 22:1-9. Pozwólcie, że tutaj przeczytam wam kilka parę takich wybranych tylko miejsc z tego fragmentu ostatniego z Jeremiasza. Tak mówi Pan: stosujcie prawo i sprawiedliwość i ratujcie uciśnionego z ręki gnębiciela. Obcego przybysza, ani sieroty, ani wdowy nie uciskajcie. Nie zadawajcie gwałtu i nie przelewajcie krwi niewinnej na tym miejscu. Opuszczam drobiazg. Następny. Lecz jeżeli nie usłuchacie tych słów, to przysięgam na siebie samego, mówi Pan, że ten dom stanie się ruiną. Gdyż tak mówi Pan o domu króla Judy. Chociaż mi jesteś jak Gilead i jak szczyt Libanu, zaprawdę obrócę cię w pustynię, zrównam cię z miastami niezamieszkanymi. I wyznaczę przeciwko tobie niszczycieli, każdy z nich ma swoje narzędzie i wyrąbią twoje wyborne cedry. I wrzucą je w ogień. I jeszcze troszeczkę dalej. Wtedy odpowiedzą za to, że opuścili przymierze Pana, Boga swego, kłaniali się cudzym bogom i służyli im. Przytaczam teraz jakby to służenie innym bogom, nie przypadkiem. Za chwileczkę wpadniemy do części, której będzie motyw finansowy ważny. Marek na wcześniejszym wykładzie szukał również tego elementu powiązania, czym jest chciwość. Zaraz będziemy wchodzić w takie obszary i obszar krytyki Jezusa właśnie w tym miejscu. I dlatego tutaj Jeremiasz mówi o bałwochwalstwie, tak? A wiemy, że to jak patrzymy z Nowego Testamentu, to w Kolosan 3:5 czytamy: umartwiajcie wtedy to, co w waszych członkach jest ziemskiego. Wszeteczeństwo, nieczystość, namiętność, złą pożądliwość i chciwość, które jest bałwochwalstwem, tak? Więc ten tekst jest bardzo krótki, ale przez to wiele miejsc kieruje nas do Starego Testamentu, zaczyna być poważnym przeglądem dla całej tej sekcji, gdzie pojawia się wiele, wiele motywów bardzo, bardzo istotnych. Również Izajasz 30 rozdział w całości bardzo koresponduje z tym, co zaczyna się tutaj teraz dziać, nie tylko w tym krótkim fragmencie, ale i w całej sekcji. Tam również pojawia się przyjście Pana, nadchodzę w kontekście i wybawienia, i sądu. Dobrze, jak wygląda ta sekwencja po drugiej stronie, tak? Czyli mamy tą linię do tego naszego wezwania, tak? Pierwszą warstwę mamy o poprzednią, teraz króciutko wam scharakteryzowałem tę cząstkę, teraz tutaj mamy dużo większy zakres materiału. Jest on dość złożony. W waszych materiałach jest dość dobrze przepracowany. To jest gdzieś tam w okolicach strony 8. Generalnie ta sekwencja jest znowu cała jakby skupiona na sądzie. Jest w takim układzie równoległym. Bardzo nierównomierna, jeśli chodzi o objętość. Dlatego jest taka dość może trudna
do przemyślenia, ale ważne jest, żebyśmy wiedzieli. Dobra, okej, do tego jeszcze wrócę. W każdym razie, idea jest bardzo prosta, tak? Pierwsza warstwa, fragment 17, 20 do 25. Ach, może właściwie to przeczytamy to wszystko. Może to przeczytamy, ale obawiam się, że to będzie za dużo materiału do czytania. No ale... okej, za chwileczkę przeczytamy, natomiast teraz pozwólcie, że chwilkę no, powiem. Jest tak, pierwsza warstwa, która pokazuje stan, który zapowiada oczekiwanie, czy jakby rozejście się z Jezusem, uczniów Jego, rozłąkę i stan, jaki będzie, no właśnie, w jakim będą uczniowie, kiedy Jezusa z nimi nie będzie, tak? I że oni będą jakby narażeni na oczekiwania i to oczekiwanie będzie mieć pewne określone zagrożenia, będzie pewne trudności gdzieś w czasie tego oczekiwania na powrót Jezusa. I to jest w tym pierwszym fragmencie, a w tym drugim jest wezwanie, aby właśnie w tym stanie oczekiwania podtrzymywać więź z Bogiem, trwając w modlitwie. Tak? Jest, to brzmi tak może troszeczkę płasko, ale mówiąc krótko, chodzi o to, że pokazane jest to, że znajdują się w określonym, nieprzyjemnym dla nich ich, w jakichś sytuacjach, okolicznościach i zostają wezwani do trwania w modlitwie, ufając, że Bóg, który jest ich Ojcem, nie ignoruje ich próśb, ale, cokolwiek by to miało znaczyć, szybko bierze ich w obronę. Tak? Więc mamy pewne napięcie, bo z jednej strony jest pokazany obraz, że czekają i kogoś nie ma, a z drugiej strony zostają zapewnieni, że Ojciec bierze ich szybko w obronę. Tak? To jest jedna rzecz, czyli jakby ten stan jakby rozłąki i pewnego dyskomfortu, nie wiadomo jeszcze z czym spowodowany, czy to ucisk, czy prześladowania, czy jakaś wojna. Tutaj jakby nie mamy tego doprecyzowanego. Natomiast w warstwie drugiej mamy wskazanie na ponowne przyjście Chrystusa, które ma dwa aspekty. Sądu i wybawienia. I te dwa elementy, na nich skupia się wypowiedź Jezusa i to jest jakby cała historia, tak? Dlatego te dwie części, ten fragmencik poprzedni i ten, łączę poprzez motyw sądu. Jak to teraz wygląda w szczegółach, to popatrzmy sobie. Pierwszy fragmencik mamy taki. Zapytany zaś przez faryzeuszów, kiedy przyjdzie Królestwo Boże, odpowiedział im i rzekł: Królestwo Boże nie przychodzi dostrzegalnie, ani nie będą mówić, oto tutaj jest, albo tam, oto bowiem Królestwo Boże jest pośród was. Rzekł też do uczniów: przyjdą czasy, kiedy będziecie pragnęli widzieć jeden z dni Syna Człowieczego, a nie ujrzycie. I będą mówić do was, oto tam, oto tu, nie chodźcie, ani się tam nie udawajcie. Bo jak błyskawica, gdy zabłyśnie, świeci od jednego krańca nieba aż po drugi, tak będzie i Syn Człowieczy w dniu swoim. Lecz przedtem musi wiele wycierpieć i być odrzucony przez to pokolenie. Dobrze. Dwie rzeczy spróbuję zaznaczyć przynajmniej. Pierwsza rzecz jest taka, że Jezus, wydaje mi się, wskazuje tutaj na siebie jako na podstawowe jakby ucieleśnienie Królestwa Bożego. To, co żeśmy mówili ostatnio, że u Łukasza widzimy czasami wymianę między określeniem Jezus i Królestwo Boże. W różnych tekstach, które żeśmy miesiąc temu przerabiali, pokazałem wam, mieliśmy chyba bodajże dwa takie, i w tej całej sekcji dochodzi do tego kilka razy. Czyli w pewnym sensie tak, znowu mamy faryzeuszy, którzy się po prostu pytają, a kiedy będzie Królestwo Boże, ale przeoczają, że Król stoi przed nimi. Tak? I w tym sensie to najważniejsze ucieleśnienie Królestwa Bożego jest dla nich jakby zupełnie niedostrzegalne, chociaż jest w sensie całkowicie dosłowny pośród nich. Tak?
ale to pośród was to jest określenie, które może być tłumaczone różnie. Może być pośród was, może być też w was. I to jest właśnie taki przykład na to, co przed chwilą mówiłem, że Jezus używa określeń, które mogą jak jeden kamień zestrzelić, no jakby trafić w dwa ptaszki, tak? O tym drugim ptaszku będziemy mówić za chwilę. Jezus uprzedza uczniów, że przyjdzie czas, kiedy Jego z nimi nie będą. Będą oczekiwać, ja bym tęsknił za tym czasem, kiedy był pośród nich. I przestroga dla nich jest taka. Ponieważ Królestwo Boże nie jest w tym sensie królestwem, jakim macie do tej pory jakby zwykle do czynienia, czyli z obiektem fizycznie dotykalnym, oglądalnym, tak, o określonych granicach. W związku z tym, kiedy wam ktoś o tym mówi, po prostu nie macie po co iść, tak? Bo kiedy to królestwo, do którego zmierzamy, się okaże, będzie to zjawisko, co do którego nie będziecie mieć wątpliwości, że wkracza na arenę. I koniec, tak? W związku z tym zrozumcie, że to królestwo ma inny charakter. I potem Jezus wraca znowu do motywu, ale przedtem ja zostanę wam zabrany, tak? I odrzucony przez to pokolenie. Czyli zwróćcie uwagę, pojawia się też jakby przyczyna do sądu. Odrzucenie Chrystusa przez to pokolenie, tak? Tam było, oto tutaj jest, albo tam Królestwo Boże jest pośród was, tak? I teraz, no tutaj zaczyna się po prostu gra, która będzie jakby stopniowo wyjaśniana przez Łukasza w kolejnych odsłonach, tak? Czyli w pewnym sensie Jezus będzie i zabrany, i z jego punktu widzenia nie zabrany, tak? To teraz zobaczmy, w jakim sensie będzie nie zabrany. Tekst jest dość duży, ale macie go u siebie, więc sprawa jest w sumie dość prosta, tak? Wersety od 26 do 37 to taka prosta układanka równoległa, tak? Bęc, 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 tak? Przy czym w części tej element A1 i A2, tak? Tutaj widzimy opisy sądu, samego sądu, tak? Mamy przykład Noego, mamy przykład Noe, Lot, tak? A potem mamy przykład sądu, że jest dwójka gdzieś jakoś zlokalizowana, jedno zostaje wzięte, drugie zostawione. Czyli opisy sądów z akcentem za każdym razem na tym zostawionym. A drugi pozostawiony, a druga pozostawiona, a drugi pozostawiony. Co się dzieje z tymi pozostawionymi, widzimy już po tej pierwszej części, tak? Ponieważ to Noe zostaje wzięty, to Lot zostaje wyprowadzony, tak? A tamci zostają na sąd, czyli mamy taką logikę, tak? Bóg sprowadza sąd, ale wcześniej wyprowadza tego, kogo tam uznaje za sprawiedliwego. Ci, co pozostają, doznają sądu. W określonej sytuacji, w określonym jakby stanie tej społeczności, tak? Ten pierwszy opis sądu, zwróćcie uwagę, że to jest bardzo ciekawe zestawienie. Za dni Noego tak będzie i za dni Syna Człowieczego. I tam za dni Syna Człowieczego to jest liczba mnoga. 30 jest w liczbie pojedynczej, za dnia. Pierwszy obraz jest globalny, drugi jest lokalny. Za każdym razem jednak jest fiasko totalne tych, którzy pozostawili. Czy w skali mikro, czy w skali globalnej, tak? W ogóle się tutaj ten pierwszy opis nie zajmuje tym, jakie są kwalifikacje tych wyprowadzonych albo tych zostawionych, tak? Nic jest niepowiedziane, tylko jest tylko stan podziału i stan sądu i uratowania. To teraz w tym następnym kroku, czyli zostawiamy na razie to, wchodzimy do tego drugiego, pojawia się właśnie ta kwalifikacja, tak? I otóż, co widzimy, jeśli chodzi o kwalifikacje? Dwaj będą na jednym łożu. Jeden będzie zabrany, a drugi pozostawiony. Czyli to chodzi o dwóch facetów.
przepraszam. Obawiałem się, że ktoś pójdzie tą ścieżką. No, to jak będzie to małżeństwo, to znaczy żona wyprowadzona, facet zostaje wreszcie na sobie. Nie, wtedy by było dwoje. A nie dwa. Kto to tłumaczy normalnie? Jakiś facet, rozumiesz. To myślę, że to dobrze, okej. Okay. Bracie, bracie, dziękuję. Ale zwróćcie uwagę. Powiedziałbym, są chyba dość konsekwentni w tych łożach, więc generalnie ja bym powiedział tak. Albo... A może to ci chorzy, co byli przynoszeni na łożach? Moim zdaniem sprawa jest taka. Co bym tutaj nie wykombinował, to minimum to jest albo to jest relacja rodzinna, bo te chałupki są takie, jakie są, tak? Tam u nich. No, wszyscy więc może się okazać, że po prostu jakby na tym, co stanowiło jedno łoże, mówiąc krótko, było miejscem spania ileś osób. Tak? Z synem na przykład spał. Tak? No. Ale wydaje się, że kwalifikacja, że nie, rozdział może dojść wewnątrz rodziny, tak? Nierozróżnialni są w pewnym sensie, tak? Jeden zostaje wzięty, drugi nie. Zwróćcie uwagę, kwalifikacja jest taka, po prostu jest spojrzenie jakby z zewnątrz, tak? Więc dla kogoś z zewnątrz ci ludzie się niczym nie różnią. Ci co pracują, ci co śpią, ci co są na polu, nie są rozróżniani, zajmują się tym samym, a jednak jeden zostaje wzięty, drugi nie, tak? Różnie. A to jest generalnie chodzi o to, że po prostu są nierozróżnialni. I teraz chodzi o to, że to, co tam jakby było właśnie takie ogólne, ale wcześniej było powiedziane właśnie w tej cząstce, jeszcze wcześniej, tak? Czym jest Królestwo Boże? Jest pośród was, bądź jest w was. To teraz mamy komentarz, co to znaczy w was, tak? Czyli o ratunku bądź pozostawieniu decyduje to, co jest w środku, tak? Kim jest ten człowiek w środku ukierunkowany? Jak jest ukierunkowany, tak? I to jest cała sprawa. Tego to właśnie nie ma co. No ale przecież właśnie pokazałem tę całą tą cząstkę. Popatrz sobie na te całe granice i tam było powiedziane. Królestwo nie jest w tym widzialnym, tylko jest w tym niewidzialnym. Nie jest w tym, jest w tym pośród was, ale tam jest Chrystus, ale też jest w czymś w was. Więc jest w czymś w was. To jest ta właśnie podstawowa kwalifikacja, tak? I teraz to razem jakby wzajemnie się komentuje ten tekst i napędza, jeśli chodzi o... Cześć, Miszu. Dobra, więc to jest właśnie to. Więc tutaj Paweł tego nie nazywa, ale ponieważ zrobił to w warstwie pierwszej, tak? Bo on powiedział, w warstwie pierwszej zaufanie jest jedyną drogą do wejścia do Królestwa, tak? Zaufanie jest jedyną drogą ratunku. W związku z tym on teraz tutaj nie będzie musiał powtarzać wszystkiego każdym razem. Tego zaufania nie widać. Nie, oczywiście, że nie. I teraz zwróćcie uwagę, bo on w tym momencie prowokuje, Jezus, tych swoich odbiorców, zbadaj, co masz w środku, czy masz to, co cię wyrwie, czy też cię zostawi, tak? Ponieważ właśnie ta cała krytyka do tej pory jakby szła właśnie z tym, że oni chcą być na pokaz, chcą być świetnie widzialni, ale w środku mają zgniliznę i to jest cała sprawa, że albo sobie tutaj poukładają, albo sobie nie poukładają. Dobrze, co się dzieje w tej warstwie akcentowanej? Popatrzcie, co się dzieje, ponieważ to jest właśnie wezwanie typowo do uczniów, tak? I to jest przestroga dla nich. Jeśli kto w owym dniu będzie na dachu, a rzeczy jego w mieszkaniu, niechaj nie schodzi na dół, aby je zabrać. A kto będzie na polu, podobnie, niech nie wraca. Wspomnijcie żonę Lota. Ten, który zabiegać będzie o życie swoje, by je zachować, utraci je, a kto je utraci, odzyskaj. Czyli ja teraz jakby będę posługiwał się takim określeniem. Uziemienie się. Uziemienie się. Kogoś. Zawsze tak myślałem. Poczekaj chwileczkę. Tutaj mamy sytuację tego typu. Pojawiają się różnego rodzaju sądy, które są objawieniem Chrystusa. Pojawia się globalny, pojawia się lokalny. Tak? Sąd jest według określonej kategorii wewnętrznej tego, gdzie ktoś jest ukierunkowany, w czym pokłada zaufanie, w kim pokłada zaufanie. Tutaj w pierwszym akcencie pojawia się takie. Sparafrazuję. Nie przywiąż się za bardzo do tego tu i teraz, zwłaszcza w chwili, kiedy jest czas zabrania, bo może ci tak to przyziemienie zostać, tak? Możesz się rzeczywiście uziemić. Tak? W tym momencie tak działa to wezwanie, aby sobie wspomnieli żonę Lota, tak? Nie chciałabyś. Tam cała rodzinka wychodziła z oporem, co nie? Ale ona była jakby bardziej uparta i się jakby uziemiła
Totalnie. Więc mówiąc krótko, przestroga brzmi tak. Nie pokochajcie tego, co tutaj jest, tak, na tyle, aby w chwili, kiedy się pojawia możliwość wzięcia was, wy dokonacie w tył zwrot. Bo to się dla nas dobrze nie skończy. Stąd wspomnijcie żonę Lota. Stąd ta zbudowana opozycja. Ci, co pozostają, w niektórych momentach pozostają na sąd. Tak? No to jest... tekst jest znowu bardzo zwięzły, bardzo jest, powiedziałbym, mądrościowy, a nie precyzyjny na nas rzeczy opisy, jakie byśmy chcieli, tak? I to jest jakby też rozmowa z określonym środowiskiem, z określonymi kręgami, w związku z tym Jezus sobie na to pozwala, bo mają wziąć pewną zasadę, pewną ideę, co ich ma po prostu budować i kierunkować, a nie dawać instrukcje w sytuacji, kiedy na niebie, że tak powiem, zagwizdzą coś tam, to ja mam teraz wyjść, albo tak, nie. To tak nie działa, tak? To ma nas kierunkować hasłowo i tyle. Zwróćcie jednak uwagę, powraca w wersecie 33 pewna myśl z poprzedniego akcentu. Ten, który zabiegać będzie o życie swoje, by je zachować, utraci je, a kto je utraci, odzyska je. Ja wtedy po prostu wam starałem się sprzedać taką ideę, przynajmniej tak ja to rozumiem, że generalnie tam chodziło o to, że aby zyskać to prawdziwe życie, potrzebujemy wyzbyć się tego, co jest w nas, co jest nam na szkodę, co jest przeciwko temu, co jest prawdziwym życiem i zastąpić to tym, co nam oferuje Jezus. Tak? W nas jest dość różnych sił destruktywnych, autodestruktywnych, które wcale nie prowadzą nas do życia prawdziwego. Chrystus mówi, wyrzeknij się tego, a przyjmij to, co ja daję i to określa, naśladuj mnie. Tak? Idź za mną, naśladuj mnie. To jest ta zamiana. Tak? I teraz tam nie było kontekstu bardzo mocno zasygnalizowanego zagrożenia życia. Tutaj jednak takie jest. Tak? Że to odzyskanie życia niekoniecznie musi się jakby wcześniej, to ta śmierć była bardziej metaforycznie, przypuszczam, podana. Tak to rozumiem. Tutaj jednak pojawia się kontekst bardzo, bardzo fizyczny, tak? Żona Lota. Żona Lota, co nie? W związku z tym mam wrażenie, że to, o czym tu jest mowa, to jest mowa o czymś takim. Przed sądem może się zdarzyć tak, że Bóg zbierze swoich poprzez bramę śmierci. Tak? Bo śmierć dla tych, którzy są, ufają w Nim, nie jest problemem. Tak? Zwróćcie uwagę, w poprzednim tekście, w akcencie, było takie coś, że no, ci, co was prześladują, mogą was co najwyżej zabić. No i co problem? I co wam więcej zrobią? Nic wam więcej nie zrobią. W określonych sytuacjach życie nabiera dla ucznia z perspektywy Jezusa wartości bardzo względnej. W określonych sytuacjach. Generalnie ma wartość, ponieważ chodzi o to, żeby żyć, służyć innym, aby żyli lepiej, ale w określonych sytuacjach wartość życia fizycznego jest bardzo, bardzo względna. Tak? I tyle. W związku z tym mam wrażenie, że tutaj pojawia się takie wezwanie, aby właśnie nie uziemić się samemu za bardzo, by w sytuacji, w której się okazuje, że po prostu Bóg chce nas wziąć stąd, abyśmy po prostu byli gotowi, tak? Abyśmy byli przygotowani, chętni. Jakkolwiek by to dzisiaj brzmiało trochę dziwnie, mówimy tutaj o kontekście zbliżającego się sądu, tak? Więc może śmierć... Pochwycenie Kościoła przez śmierć. Nie, nic nie mówię. Wiem, że ten tekst jest głównie komentowany poprzez tą ideę teologię pochwycenia Kościoła. Zastanawiam się, czy w tym miejscu będę... Nie chcąc, bo w tym widzę. Przepraszam. Okej. Ale ja wierzę, że się śmierć, nagrody, w sensie takiego sądu pozytywnego, od sądu w sensie tej kary. Widzisz, no to jest, to jest tak, ale dojdziemy do tego, wiesz co? Więc problem polega na tym, że mamy tutaj, ja bym powiedział, taki całkiem duży znak zapytania. Bo zwróćcie uwagę, że po prostu Jezus w tej poprzedniej sekcji pokazywał uczniów, którzy mogą być po prostu prześladowani. Czyli nawet jakby śmierć nie będzie czymś łagodnym dla nich. Nie jest takim, po prostu położą się i finał, tak? Permanentne niedopowiedzenie. Permanentne niedopowiedzenie, tak?
I tyle. I w związku z tym mogę wam coś próbować wrzucać, ale no to na mój pochybel, to po co mi to? Zwróćcie uwagę, co się pojawia tutaj, tak? Uczniowie pytają, ale gdzie panie będą wzięci, co nie? Tak, gdzie będą wzięci. Bo teraz jest sprawa tego typu. W ich mentalności, jeżeli coś z tego rozumie, było to, że królestwo ma przyjść tutaj, tak? Przychodzi Mesjasz i tutaj będą po prostu panować nad całą sprawą. A teraz nagle Jezus im mówi, że ich ratunkiem będzie to, żeby ich zabrać. No to co to za historia, tak? Dokąd, co nie? No więc a mówi, no na wyżerkę, no do niebie, że się gdzie, no. Tam, gdzie jest wyżercie, a to tam się zbierają sępy. Tak? Tam jest ciekawe, że tam jest padlina. Ciało. Soma. Tam jest ciało. Tam jest soma. Tam jest ciało, tak? No. Ciało. Natomiast problem polega na tym, że zasugeruję wam, że jednak te sępy mogą nie być takie głupie. Ponieważ to są padlinożercy i jako padlinożercy mają wąską specjalizację, wyczuwanie padliny. Z daleka. Z daleka. Sekundkę. Padlina to jest obraz tego, gdzie mają być pobudzeni, by lecieć. Tak jak tu. Tutaj było wezwanie do bycia gotowym, aby nie uziemić się. To teraz... Nie, obraz, który się leci tam. Nie. Okej. Moim zdaniem Jezus tutaj mówi o tym, że z chwilą jakby wyczucia, cokolwiek by to miało znaczyć teraz, wybaczcie, tego, że zbliża się ten czas wzięcia, zmierzajcie ku temu, tak? Tak jak sępy do padliny, tak? Po prostu... Sępy też w innych miejscach jest tu... Jako orły, aniołowie. Aniołowie nawet, tak, no, tak, cię. Orły i aniołowie. Orły. No to tak. O orłach to wiedziałem, a aniołach to już nie pamiętam. Może ci zatłumaczyli, nie pasowało słowo sępy, bo ponieważ słowo sępy przypisowali do swojego własnego kontekstu. Aniołowie nie jest. Ale tego kontekstu... No się, problem polega na tym, że po prostu jeżeli tu chodzi o funkcję, tak? Niech to, co was czeka, będzie tak jak po prostu wyżerka dla sępów, tak? Żeby was po prostu pobudzało to, żeby to spotkać, żeby się tam znaleźć, to zwróćcie uwagę, że to jest jeszcze ten sam krótki werset po prostu przywołuje na inny sposób to, co już było przeze mnie mówione poprzednim razem. Cała sekcja operuje bardzo mocno ucztą. Tak? Na wszystkich prawie elementach albo mówi wprost o wspólnym posiłku radości, uczcie, albo tutaj właściwie oni się pytają gdzie, a oni mówią znowu jest przywołana tego typu jakby historia. Ale jest powiązanie, on wcześniej mówił o Królestwie Bożym, który tak. Porównywał, że on jest tym Królestwem Bożym, czyli jego przyjście, a oni pytają się gdzie, czyli oni konkretnie wiedzą, o czym on mówi. Oni nie są, wyjaśni nam, co ty tutaj wszystkie te obrazy przedstawiasz, oni zadają konkretne pytanie gdzie. Wcześniej było powiedziane o Królestwie Bożym i że oni o jego przyjściu, że dopiero przyjdzie, jak będziecie będzie wołać, czyli oni właściwie pytają się chyba go, gdzie ty przyjdziesz, panie? Gdzie ty przyjdziesz? Ja mówię, jeżeli powracając do tego poprzedniego wcześniejszych wierszy, które przedstawiałeś... Ale ale ciągle jest taki. Pozostawione, jeden będzie zabrany, a drugi pozostawiony. Pozostawiony wydaje się, jeżeli mówimy tutaj o miejscach wskazanych bardzo ładnie, prosto, no to są, widzimy, gdzie są pozostawieni. Problem jest w tym, gdzie są wzięci. Tylko ci. O tym nie wiemy nic. Są tylko oni, o nich jest znak zapytania, moim zdaniem przynajmniej, jak to czytam, co nie? Jest możliwe kwestia o to, gdzie oni będą zabrani. Tu jest podane są parę miejsc jako przykłady. Jednym na łoży, drudzy w jednym miejscu. Gdzie są zostawieni. Na roli będzie... Zostawieni. Miejscu, gdzie są. To też jest napisane, gdzie jeden będzie zabrany. Tak. Czyli to jest ich pozostawieni i zabrani. Czyli chodzi tu jest ogólny opis, że po prostu, że w sensie tutaj będzie, że bez względu na to, gdzie miejsce jest, będzie ktoś pozostawiany i zabrany bez względu na miejsce. Czyli chodzi o te, kto przychodzi, musi zabrać ich. Tu chodzi właśnie o tą osobę, która przychodzi i zabiera, ale oni się pytają też gdzie właśnie. Czyli to jest, gdzie ta osoba ich zabierze. Tak, tak. Dobrze. To jest teraz kwestia, kogo zabiera. No tych zabrany. Zgadza się, to zabrany. Wydaje się, że chyba zabrany. Pytanie jeszcze jest takie, czy jak masz padlinę i sępy, to nie jest to obraz po bitwie? Może być różnie, tak? Ale tutaj... Ale mnie się to źle wyraża. Ja cię rozumiem. Użyć zupełnie innego
Aha. Rozumiem, że pan nie zna. Ale jeżeli mówi o tym, żeby po prostu być właśnie tak skoncentrowanym na tym, aby sięgnąć pewnej rzeczy, to moim zdaniem odwołanie się do wiedzy o tym, jak funkcjonują sępy, jeśli chcą osiągnąć swój cel, to to jest moim zdaniem, mnie się to w jakiś sposób, nie kłóci mi się to. Nie kłóci mi się to, ale rozumiem. Wiesz, to może sekundkę, nie chciałbym tego przedłużać, ale mimo wszystko może to jest sprawa tego typu, że można na to będziecie bardzo chcieli, to może dołączą ci wzięci do tych, którzy będą sądzić tych, co zostają. I wtedy będziecie mieć jatkę na dole, sępy z góry, ale to jest właśnie to, oni mają być wzięci stąd tam, więc to jest, no jak chcecie to, na pewno coś się wykuje, tak? Właśnie ona została uziemiona. Usoliła się. Usoliła się, a właśnie, usoliła się. Bardzo dobrze, to jest, trzeba o tym zapamiętać. Pamiętajcie o tym. Pamiętajcie. Dobrze. Okej. Pozwólcie, że przejdę do następnego fragmentu, bo nie możemy sobie pozwolić na więcej. Ten fragment kolejny to jest tutaj, kiedy znowu wraca Jezus do tematu: jesteście w pewnych trudnych okolicznościach i nie jestem z wami, tak? I w tych okolicznościach pojawia się, powiedział mi też podobieństwo o tym, że powinni się zawsze modlić i nie ustawać. I teraz jest przykład tego takiego sędziego, który jest nagabywany przez kobietę i nie chce ją wziąć, a potem ostatecznie rozważa sobie, że skoro nawet Boga się nie boi i ludzi tam ma w nosie, to jest ta sama fraza, która jest tam na końcu, Boga się nie bał, a z człowiekiem się nie liczył. Jednak ponieważ naprzykrza mi się, a tam było powiedziane, żeby nachodziła go, to wezmę ją w obronę, tak? Tam je na początku nie chciał wziąć w obronę, a potem mówi, że wziąć. I teraz temu komuś Jezus przeciwstawia ojca w stosunku do swoich uczniów, do swoich dzieci, tak? I rzekł Pan, słuchajcie, co ten niesprawiedliwy sędzia powiada? A czyżby Bóg nie wziął w obronę swoich wybranych, którzy wołają do Niego we dnie i w nocy, tak, czyli tamto módlcie się cały czas, chociaż zwleka w ich sprawie, powiadam wam, że szybko weźmie ich w obronę, tak? Chociaż zwleka w ich sprawie, szybko wezmę. I to jest piękne po prostu to zestawienie, które jest po prostu naszą realnością, tak? To jest też coś, co może nawiązywać do tego sępa czy orła, ponieważ taki sęp czy orzeł, kiedy poluje, to robi to w ogromnej prędkości. Łap i leci! No może orzeł. Sęp nie. Sęp jest takim. To jest taki gościu od studium, tak? Tak se dziobie, co nie ten. Ale. Okej. Jedna rzecz. Chciałbym, żebyście zwrócili uwagę od strony praktycznej. My znajdując się w sytuacji kłopotliwej, łatwo nam utracić cierpliwość i mieć poczucie tego, że Bóg nic nie robi. Moim zdaniem ten tekst pokazuje to, że może nam się zdawać, że się nic nie dzieje, ale ponieważ Bóg pracuje nad materią ludzką, a człowiek najczęściej w różnych sytuacjach po prostu potrzebuje czasu, aby coś się wydarzyło, aby coś się w nim zmieniło. W związku z tym wszelka działalność Boga, która ma charakter naprawczy, jest oparta na miłosierdziu, a to miłosierdzie to przeważnie jest właśnie też elementem, gdzieś tam czas jest w tej funkcji. I trzeba po prostu o tym pamiętać. My wiedząc, jaki jest Bóg, powinniśmy wiedzieć, że nasze modlitwy nie odbijają się od sufitu, tym bardziej, kiedy jesteśmy w jakichś trudnych sytuacjach. I zwróćcie uwagę, wraca ten element Królestwo Boże wewnątrz was. Tak? Jestem tu, jesteście w tym, choć nie ma to wymiaru widocznego. Czyli ten motyw się przewija przez wszystkie tutaj cząstki we właściwy sposób, pokazując, jak to razem ze sobą działa na różnych poziomach. Dobrze. I tekst, który jest najbardziej zadziwiający, a który jest w tym miejscu, tak? I to jest moim zdaniem piękny strzał w nos wszystkim słuchaczom, bo dla nas jest oczywiście niewygodne, tak? No to źle brzmi. Ale jeżeli uwzględnimy kontekst, czyli tak, Jezus, owszem, boczy się na aktualnych liderów, ale chce ich odzyskać. Tworzy, Łukasz przynajmniej w swojej Ewangelii, tworzy bardzo różnorodny obraz tych wszystkich ludków, którzy są aktualnymi liderami. Nie idzie ocenia od sztancy. Są tam bardzo różni ludzie. Bardzo różni.
Ale trzeba by powiedzieć, że co do zasady, Jezus ma problem. Nie widzi wśród nich tego zaufania i tego rozpoznania Bożego zamysłu, jaki powinien przynależeć do tych, którzy są najbardziej wykwalifikowaną kadrą, że się tak wyrażę nieładnie. No po prostu błądzą. W jedną, w drugą stronę jest duży problem. I teraz te słowa zwrócone do uczniów moim zdaniem są na poważnie, tak? Są całkiem na poważnie, ponieważ skoro nie różnego rodzaju jakby atrybuty nas określają, ale to, czy jesteśmy wytrwali w swoim zaufaniu do Boga wewnątrz i ten obraz, który nam Łukasz pokazał, że aktualni lud, liderzy wcale nie wytrwali. Wcale nie wytrwali, co do zasady. Na tyle, że się zakończy sprawa sądem. No więc mówiąc krótko, pokazuje to, jak bardzo powinni trzymać się swojego rdzenia. Tak? I to, co było to nienazwane do tej pory w tych różnych miejscach, tu zostaje już nazwane. Czy znajdzie wiarę. Tak? Do tej pory wiara się nie pojawiała w ogóle w żadnym z tych elementów, tych czterech. Ale teraz zostało już powiedziane wprost, co określa cię jako członka królestwa. Albo jesteś w tym, albo od tego odstępujesz i się narażasz na straty. Dobrze. Zróbmy krok dalej. Tu wpadamy. Tu wpadamy. Nie tu. Pomijemy teraz pewne warstwy. Wpadamy tutaj. Pomijamy teraz warstwę taką, która się zajmuje wezwaniem liderów do miłosierdzia. To był przykład miłosierdzia i przykład takiego miłosierdzia nawet, które nie spotkało się z wdzięcznością. Jezus zrobił 10 trędowatych. Jeden tylko to cudzoziemiec odpowiedział. A ci liderzy mieli problem z tym, żeby uzdrowić człowieka z chorą ręką, chorego na puchlinę. Jezus wezwał ich, trzymajcie się miłosierdzia, tak? W ten sposób. Nawet w szabat, oczywiście. Szabat w tym momencie nie jest ten. Potem pominiemy jeszcze jedną warstwę, która zajmuje się wezwaniem do przyjęcia postawy sługi. Nie wywyższania się, tak? Czyli to są tematy, które, zwróćcie uwagę tutaj, liderzy aktualni mają z nimi duże problemy. Nie tylko aktualni liderzy, ale uczniowie też chcieli sobie coś tutaj, pewne rzeczy ugrać w takich postawach, w tym wywyższaniu się. To są tematy, które będą przygotowały nasze centrum, ten zwrot zasadniczy, aby się wyrzec wszystkiego. Także to trzeba o tym pamiętać. My wchodzimy do warstwy piątej. I tutaj mamy takie, nie wiem, czy to szczęśliwie nazwałem, szczerość pragnienia wejścia do Królestwa Bożego odbija się w stosunku do majątku. Generalnie ta warstwa po prostu właśnie operowania majątkiem w stosunku do finansów w różnych obszarach zostaje tutaj skomentowana. Pierwszy tekst jest bardzo krótki. Na spotkaniu u takiego bardziej znamienitego farzeusza Jezus w którymś momencie sugeruje mu, aby pomyślał nad spotkaniami o innym charakterze, tak? Krótko mówiąc, nie zwołuj swoich przyjaciół, ani swoich braci, ani swoich krewnych, ani bogatych sąsiadów, żeby cię czasem i oni nawzajem nie zaprosili i miałbyś już odpłatę. Lecz gdy urządzasz przyjęcie, zaproś ubogich, ułomnych, chromych, ślepych i będziesz błogosławiony, bo nie mają ci czym odpłacić. Odpłatę bowiem będziesz miał przy zmartwychwstaniu sprawiedliwy. Cała ta warstwa operuje dwoma głównymi elementami. Pierwsze, kwestia stosunku do finansów, do majątku, a po drugie, zawsze jest to jakby odniesione do tego, aby otrzymać właściwą odpłatę od Boga. Nie odbierać sobie tego samemu. Tak? To jest podstawowa rzecz. To jest w tej warstwie i potem będzie w bardziej rozbudowanej wersji poniżej. To jest wręcz ostrzeżenie. Uważaj, żebyś nie dostał tej odpłaty już tu. Tak. Bo wiesz co? Dokładnie. Ale chodzi teraz o coś takiego. Tutaj można powiedzieć, że jest klimat bardzo konstruktywny i przyzwoity.
ta rozmowa, choć jest krytyczna, uwaga, to jednak ta atmosfera jest zjadliwa, jest sensowna. I zwróćcie uwagę, że ten 13 werset, zaproś ubogi i tak dalej. W wypadku Łukasza, Łukasz nie próbuje w swoich tekstach specjalnie uduchawiać tych określeń, ale wiemy, że jednak w tej myśli żydowskiej i w niektórych momentach Łukasz to również daje nam znać, za tymi określeniami nie zawsze się kryją ubodzy, ułomni, chromi i ślepi, ale czasem osoby, które są duchowo jeszcze dziećmi, którym potrzeba po prostu pokarmu, wzrostu, pomocy w sensie duchowym. Natomiast u Łukasza, choć ten podtekst jest jakby domyślny, to jednak on bardzo mocno wskazuje na te fizyczne ograniczenia i słabości określonych grup społecznych, wobec których liderzy nie powinni być ślepi, nie powinni być pasywni. Wręcz przeciwnie. Także trzeba po prostu jakoś popatrzeć na to, że u Łukasza temat fizycznych niedomagań i dysproporcji społecznych jest traktowany bardzo poważnie i jako jeden z obszarów aktywności, zaangażowania, myślenia, zrozumienia tego, w jakim miejscu przychodzi nam służyć jako uczniowie Jezusa. Dobrze, czyli tak to wygląda tutaj. Lider zostaje zachęcony do tego, żeby nie tworzyć sobie towarzystwa, w którym się będziemy świetnie komunikować i rozmawiać sobie na wysokim poziomie, tak? I będziemy po prostu się, zwrócić uwagę, w jakim sensie izolować, tak? Bo to jest ten element. Chodzi o to, że perspektywa Boga jest taka, aby bracia, braterstwo, dzieci Boga były razem, tak? Natomiast różne są pomysły na to, żeby się w jakiś sposób odgrodzić. Tu jest jedna forma, wydawałoby się taka dość święta, przyzwoita, ale jednak chybia tego, tak? Jednak porzuca pewne rejony, obszary, które powinny być przeznaczone, które są przeznaczone po służbę. Co się dzieje z tekstem po drugiej stronie? Rzecz polega na tym, że po drugiej stronie znowu mamy bardzo złożony tekst. Macie to u siebie gdzieś tam na której stronie oczywiście, tak? Na której stronie 11. I teraz, ponieważ jak sądzę, obszary finansowe są ze względu na naszą aktualną kulturę, stan jej, czyli presja na to mieć więcej, mieć nowsze, mieć ładniejsze, mieć modniejsze i tak dalej. W związku z tym rozumiem, że musimy przejść przez te teksty i za chwileczkę do nich w takim razie będziemy wchodzić w środek. Ogólnie sprawa wygląda tak. U góry jest są teksty, które wskazują na wybranie właściwej drogi co do wierności i rzetelności w operowaniu środkami finansowymi, jeśli zostają człowiekowi powierzone, tak? Chodzi o to, żeby tak nimi operować, aby mieć na celu przede wszystkim odpłatę od Boga. Taki jest ten element, tak? Za chwileczkę się to wszystko wyjaśni. Na dole z kolei pojawia się taki blok, który zbiera ze sobą dwie rzeczy. Pokazuje, że egoizm w sferze finansowej, niedostrzeganie tych potrzebujących, którzy są obok, jest porzuceniem prawa. Jest porzuceniem lekcji prawa i wierności Bogu poprzez zachowanie prawa. Innymi słowy, lider egoista zdradza przez swoją postawę to, że gdzieś w środku porzucił wierność słowu. Tak to mniej więcej wygląda. Ta cała dolna część krytyczna jest skierowana do faryzeuszy, którzy właśnie tak przyjęli pierwszą część lekcji Jezusa właściwym podejściu w sferze finansowej. I to jest tak, że tutaj, jeżeli dobrze pamiętacie, jest ten fragment o nieuczciwym zarządcy. Potem jest wytłumaczenie, jakie jest zasada jakby właściwego posługiwania się mamoną.
I w rezultacie czytamy, a słyszeli to wszystko faryzeusze, którzy byli chciwi i naśmiewali się z niego. Tak? Taka jest ich reakcja. I na tą reakcję Jezus reaguje w taki sposób i powiedział im, wy jesteście tymi, którzy chcą uchodzić za sprawiedliwych w oczach ludzi. Lecz Bóg zna serca wasze, gdyż to, co u ludzi jest wyniosłe, obrzydliwością jest przed Bogiem. Czyli mamy zderzenie. Oni mówią, haha, tak? Na to, co uczy Jezus odnośnie przyzwoitego stanu. Jezus mówi, akurat to, co wy uważacie, jest dokładnie, tak powiem, zepsute i narażacie się w sposób poważny. I potem rozwija poprzez obraz bogacza i Łazarza to, jakie mogą być losy osoby skrajnie skoncentrowanej na sobie, a przy tym bogatej. Dobrze. Weźmy w tekst pierwszy, znowu sporo literek. Nic to. Poradzimy sobie. Przypomnę go, bo mamy... podejrzewam, nie wszyscy go tak świeżo w głowie. To lecimy. Tekst będzie dziwny, to jest z Ejbu, taki bardziej dosłowny, więc nie zdziw się dziwnymi słowami. Potem zaczął mówić do uczniów. Był pewien bogaty człowiek, który miał zarządcę, a tego złośliwie oskarżono przed nim, że trwoni jego majątek. Przywołał go zatem i powiedział, dlaczego to słyszę o tobie? Przepraszam, dlaczego? Co w innym przykładzie jest? Co to słyszę o tobie? Ciekawe. Dlaczego to słyszę o tobie? No, może też. Zdaj sprawę z twojego zarządu, nie możesz już bowiem kierować gospodarstwem. Wtedy zarządca powiedział w sobie samym, co pocznę, skoro pan mój odbiera mi zarząd? Kopać nie mam siły, a żebrać się wstydzę. Wiem, co zrobię, aby gdy zostanę usunięty z zarządu, przyjęli mnie do swoich domów. Wezwał więc każdego jednego spośród dłużników swego pana i tak zapytał pierwszego. Ile jesteś dłużny mojemu panu? A ten odpowiedział 100 batosów oliwy. On zaś na to. Weź swoje kwity, usiądź szybko i napisz 50. Potem zapytał drugiego. A ile ty jesteś dłużny? Odpowiedział 100 korosów pszenicy. On na to. Weź swoje kwity i napisz 80. I pochwalił pan nieuczciwego zarządcę, że roztropnie postąpił, gdyż synowie tej doby są w obrębie swego pokolenia przebieglejsi od synów światła. Ja wam mówię, uczyńcie sobie przyjaciół z niesprawiedliwej mamony, aby gdy się zużyje, przyjęli was do wiecznych namiotów. Wierny w pomniejszej rzeczy i w wielkiej jest wierny. A kto w pomniejszej niesprawiedliwy i w wielkiej jest niesprawiedliwy. Jeśli więc w niesprawiedliwej mamonie nie okazaliście się wierni, kto wam zawierzy prawdziwą wartość? I jeśli w cudzym nie okazaliście się wierni, kto wam da to, co wasze? Żaden sługa domu nie może służyć dwóm panom, gdyż albo jednego będzie nienawidził, a drugiego kochał, albo jednemu będzie oddany, a drugim pogardzi. Nie możecie służyć Bogu i mamonie. Dobra. Podejrzewam, że gdybyśmy weszli w historię interpretacji tego pierwszego podobieństwa, to byśmy już stąd nigdy nie wyszli, nawet do jutra, więc nie chcę w to wchodzić. Powiem tylko, że zupełnie nie rozumiem komentatorów, dlaczego za wszelką cenę chcą z nieuczciwego zarządcy zrobić fajnego gościa. Powiem wam jedną rzecz tylko, tak? Oczywiście, ponieważ tu się pojawia w jednym miejscu pochwała dla tego człowieka, tak? Dlatego niektórzy komentatorzy i też czytelnicy no, mają z tym problem. Dlaczego pochwała? Ale chciałbym, żebyśmy tą pochwałę przeczytali od początku do końca, tak? Chwali go Jezus nie występuje tam w pierwszej osobie. On mówi o głosie tego pana, tego gościa, który był zatrudniał tego człowieka. Więc to jest warto o tym pamiętać. I teraz, jaki on użył jakby określeń? I pochwalił pan nieuczciwego zarządcę, określił go w jakiś sposób, tak, że roztropnie postąpił, gdyż synowie tej doby są w obrębie swego pokolenia przebieglejsi od synów światła. Tak? Czyli ustanowił pewne granice. Są ludzie, którzy są przyzwoici, synowie światła i są ludzie tej
epoki, co czasami mówią ludzie tego świata, to są inne przekłady, tak? I oni funkcjonują według innego systemu wartości, tak? I też do tego, odpowiednio do tego swojego systemu wartości wybierają swoje rozwiązania w sytuacjach, jakie im przychodzi mieć, życiowe. I chwalą też czyjeś rozwiązania, które są jeszcze sprytniejsze być może niż ich. Tak, to prawda. I to jest, i teraz jest tak, jeżeli jakby pominiemy tą kwalifikację tego pana, że po prostu jednak on go nie wrzuca po tym całym czynie do worka, no pięknie to zrobił, tak? Jest świetnym gościem, tak? Nie wrzucił go do worka z synami światłości, ale pozostawia go w tym drugim worku, to jednak jest to dla nas jakaś wskazówka, że ten człowiek jednak ma jakiś problem. I że to, co zrobił, wcale nie było idealne. A takie są niektóre komentarze. Nie chcę wam brudzić w głowach i cytując te rozwiązania, mnie głowa od tego boli. Chcecie, to sobie poczytajcie. Na pewno znajdziecie z dużą łatwością. Problem polega na tym, że rzeczywiście określenie, które się pojawia tutaj złośliwie oskarżono, rzeczywiście ma taki, jedno z jego zaznaczeń jest takie, że po prostu ktoś zostaje oczerniony. Jeżeli ktoś zostaje oczerniony, to czasami znaczy to tylko tyle, że nie jest taki, jaki ktoś uważa, że ten ktoś jest. Tak? To jest słóweczko diaballo. Tak? Oczerniać, różnić kogoś z kimś, coś komuś zarzucać, oskarżać. No po prostu problem polega na tym, że z tym słówkiem sobie trzeba poradzić w zależności od kontekstu. Ponieważ mamy inne sformułowania, które pokazują ocenę tego człowieka, jego, to mamy pomoc z samego tekstu i nie musimy jakby wczytywać w związku z tym swoich własnych hipotez, że on był naprawdę świetny, tylko mu się coś nie udało. Tak? Jak zatem wygląda ten cały tekst? Rama nasza pokazuje dwa fragmenty, w których mamy pokazanego kogoś w sytuacji rozdwojenia. Tam mamy ilustrację. Mamy gościa, o którym inni mówią, że niestety nie jest lojalny swojemu panu i trwoni jego majątność. Mówiąc krótko, dba o swój interes. Już bez metafory. Tutaj, w 13 wersecie, Jezus mówi już w postaci zasady. Nie da się dwóm panom służyć. Tak? Po prostu się to nie da. Zwróćmy uwagę na takie delikatne przesunięcie znaczeniowe. Tam człowiek myśli, że to on jest panem, dbając o odpowiedni zasób mamony. Perspektywa Jezusa jest taka, że to nie ten, kto walczy o mamonę, jest panem w tej sytuacji, ale staje się jakby sługą tej mamony. I mówiąc krótko, skoro tak wygląda rzeczywistość, to prawda jest taka, że nie da się jechać na dwóch koniach naraz w przeciwnym kierunku. Nie da się. W związku z tym... Kościół katolicki uznaje ewolucję. Koni. Da się, dobrze. W każdym razie tutaj mamy tą jakby formułę taką właśnie wprost podaną. Co się dzieje w środku? W środku mamy sytuację określoną w postaci ilustracji i jak sobie człowiek w tej sytuacji poradził. Z perspektywy Jezusa poradził sobie źle. Z perspektywy tego Pana mógłby powiedzieć cwany łobuz, ale mnie wykiwał. Tak? I tyle. Opozycją do tego złego przykładu, złego rozwiązania jest to, co Jezus proponuje uczniom. I tutaj fundamentalną jest zasada, która jest w centrum tego wszystkiego. Zasada jest taka. Nie myśl w ten sposób, że jak będziesz mieć duży majątek, dostaniesz jakby do zarządzania nim, to wtedy będziesz miał powody, żeby być uczciwy. A jak masz małą jakby odpowiedzialność, mały zasób do dysponowania, to możesz być dowolnie, że tak powiem, nieuczciwy. Nie. Logika jest taka. Jeśli trzymasz się swojego celu, a tym celem jest to, aby was przyjęli do wiecznych namiotów, tak? Abyś po tym czasie służby mógł w pokoju i z radością zostać przyjęty przez Ojca, tak, to zasada jest taka. Wierność zaczyna się od rzeczy małych i przechodzi w Twoim charakterze na to, że robisz również inne rzeczy i ktoś może robić do Ciebie zaufanie. Tak? I jeżeli w tej małej rzeczy będziesz niesprawiedliwy, niewierny,
Pamiętajmy, że to określenie sprawiedliwy w tym myśleniu żydowskim jest blisko właśnie wierny, niewierny i to się akurat zgadza tutaj z tą nielojalnością, tak? Niesprawiedliwy, nierzetelny, to i w wielkiej będziesz nierzetelny. I teraz Brytyjka nieszczęśliwie moim zdaniem tutaj jakby kończy ten element wersetem 11, bo jeżeli byście zerknęli do Brytyjki, końcówka wersetu 12 brzmi tutaj w tym miejscu co swoje. Co swoje. Natomiast przytłaczająca ilość świadectw ma właśnie co wasze. Co wasze. Czyli logika byłaby według Brytyjki taka. Jeżeli na czyimś polu byłeś nieuczciwy, to dlaczego ja miałbym ci powierzać swoje rzeczy pod opiekę, pod zarząd? To jest bez sensu, to jest nielogiczne. Zgadzamy się z tym. Ale jednak większość świadectw z perspektywy tego, w co mierzymy, a mierzymy, aby wejść jakby w dobrej atmosferze do nieba, tak? We właściwej atmosferze, to mówiąc krótko, logika tego jest taka. Jeżeli nie dorośniesz do zarządzania ze sprawami małymi tutaj, mamoną, dowolnej wielkości, to jak mam ci dać to, co twoje, co ma prawdziwą wartość? Tu jest dla mnie znak zapytania. Co to jest? Chodzi o to, że po prostu jak mam ci dać to, co jest twoje, w pewnym sensie już dla ciebie przygotowane, co ma prawdziwą wartość, jeżeli ty nie dorastasz do tego, tak? Nie chcesz wejść w przygotowanie do tego, aby móc tym rzeczywiście operować. Znak zapytania, jeśli chodzi o szczegóły, ale widzimy, że kolejne obrazy były tego typu, zresztą na ostatnim spotkaniu też było to, że kto miał 10 min, tak, dostał drugie 10, tak? Kto miał 5, dostał kolejne 5. No tylko ten, co miał 1 i przyniósł 1, to po prostu, no niestety, tak? Ale chciałbym zwrócić waszą uwagę, że po prostu z perspektywy Jezusa ten nasz czas tutaj jest czasem rzeczywiście nie tylko służby na rzecz tutaj i teraz, ale też jest czymś, co wypracowujemy na przyszłość, która przekroczy to nasze życie. Dobra. Czy jest coś, co... Nie, myślę, że musimy sobie zrobić przerwę, tak? Chyba tak. Tak, dobrze, robimy przerwę. Powiem wam tak, jeśli chodzi o z ciekawostki, myślałem, że mamy jakoś w tych komentarzach będę miał jakieś przynajmniej spójność co do tych jednostek miar, tak? Takich drobiazgów. Ale po prostu takie rozstrzały potrafią być potężne, nawet o rząd w stosunku do tego kategorii jakiegoś tam miary, że nawet nie będę wam po prostu zaśmiecał informacjami, bo to po prostu, no... Ale można uznać, że 100 punktów, 80 czegokolwiek, to jest 20%. To jest procent. Procentowo to naprawdę jest, wiemy, tak, 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 tak. Także, okej, okay. Jeżeli są jakieś pytania do tego tekstu, bo rozumiem, że możecie mieć w głowach jakieś komentarze, które wam po prostu jakoś coś tam... Nie, podobało mi się, Matko, że nie próbowałeś tego nieuczciwego zarządu. Na siłę robić uczciwym. Nie znajduję w tym tekście obrony dlatego. Nie znajduję w zupełności w tym tekście dlatego obrony. Z drugiej strony zwróćcie uwagę, tutaj mamy i, to jest dokładnie tam rzeczywiście jest kaj i to kaj w zależności od kontekstu, od zrozumienia tego jakby w jakim kierunku to wszystko ta cała dyskusja jest. Może być i, ale może być a. A ja mówię. Tak? I to po prostu, najpierw trzeba zrozumieć, w którym kierunku to wszystko zmierza, a wtedy będzie człowiek wiedział, czy to kaj idzie bardziej znaczeniowo w tym, czy w tym. Nie wiem, czy znaczy, kaj to idzie, ale... Kaj to idzie. Ale popatrz, sama technika jakby jest do powtórzenia. Ponieważ on sobie uczynił przyjaciół niesprawiedliwą, ma młodą, tylko że naciągnął szefa, tak? Tak. No nie. On nazywa nauczciwym zarządcą, ale tak. Roztropny pochodzi. Czyli on chwali tylko spryt. Jeden element jego czynności, a tak. Nie jako osób. Nie. To część zachowania. Bo właśnie tam jest to do wiecznych przybytków, że znaczy ci przyjaciele mają mnie przyjąć do wiecznych przybytków. No dobrze, i teraz właśnie pytanie. No kim jest ten, który przyjmuje do wiecznych przybytków? No właśnie. No kto? I co ja mam kto to jest? No Bóg. Kto to jest? No Bóg, tak? No Bóg. No więc skoro już wiemy, że to no Bóg,
Skoro wiemy, że to Nobuk, no to w takim razie rozumiemy, że istnieje tutaj pewien związek między uczciwym i właściwym, rzetelnym odniesieniem się do naszych, naszej służby, jeżeli operuje w sferze finansowej, po to, aby Bóg miał, że tak powiem, przyjemność nas po prostu powitać. No, witam, nieźle ci to poszło, co nie? A jest wam noga, przyjaciół? No, zabiłeś mnie. No co, może mam co jednego przyjaciela, który mnie może przyjąć, czy mam kilku przyjaciół, którzy mnie... No, dobre, dobre, dobre pytanie. No i co? Co z elefantem zrobisz? No właśnie, nie wiem. No, no to myśl, no to myśl. Przyszło mi pewne skojarzenie, ale sobie daruję. Dobrze, okej. Okay. Z mojej strony to tyle. Zróbmy sobie przerwę chwilę.